Wojciech Majewski, jak zwykle gorąco i serdecznie witam miłośników motoryzacji. Rozpoczynamy od Mercedesa GLK i spotkania z naszym znakomitym skoczkiem Kamilem Stochem. No i teraz siedzimy z Kamilem Stochem w nowym Mercedesie GLK. Pierwsze porównania, bo masz już doświadczenia z poprzedniego modelu. Tak, no to co się najbardziej tutaj rzuca w oczy, no to jakby zmiany wizualne. Ten samochód jest inny pod tym względem. Nie bójmy się słowa ładniejszy, co tak, elegancki. Ładniejszy, tak, bardziej elegancki, zwłaszcza w środku. Na zewnątrz też ta linia jest mniej, że tak powiem, kanciasta, tylko bardziej taka obła, bardziej wyprofilowana, no i sprawia takie lepsze dla oka wrażenie. A jakie doświadczenia z poprzedniego modelu, jeśli chodzi o trakcję, jeżeli chodzi o możliwości no, jazdy w terenie, bo też od czasu do czasu gdzieś tam po śniegu jeździłeś? No to wrażenie jak najbardziej pozytywne. Tutaj już wcześniej powiedziałem, że po zasiąściu, że tak powiem, za kierownicę tego samochodu, a powiedziałem, że już nie kupię samochodu, który nie będzie miał napędu na dwie osie. No bo to jest spore ułatwienie, kiedy jest śnieg, kiedy są złe warunki, kiedy trzeba gdzieś jechać w takie bezdroża, że tak powiem, wjechać. No to ten samochód się świetnie spisywał i ja to potrzebuję tam, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, czyli góry, gdzie co roku te zimy są dosyć srogie, gdzie jest dużo śniegu, a ten samochód działał bez zarzutu. Na koniec pytanie, kiedy Cię będziemy oglądali po raz pierwszy w tym sezonie na skoczni, kiedy się sezon dla Ciebie zacznie? Czy sezon zimowy zaczynamy ostatnim weekendem listopada i wtedy będzie można mnie zobaczyć na skoczni. Ten ciekawy samochód wyposażono m.in. co prawda za dopłatą w ciekawy system kontrolujący zmęczenie kierowcy, utrzymujący auto pomiędzy liniami, tempomat z radarem odstępu czy automatyczny system parkowania. Można powiedzieć, że są to ekstrasy, ale jednak zdecydowanie wpływające na bezpieczeństwo. Mamy kilka bardzo interesujących silników, m.in. ten 265-konny wyposażony w automatyczną skrzynię siedmiobiegową. Krótko mówiąc, ładniejsze i bezpieczniejsze nowe GLK.